Maciek spodobał się Alicji Piekarze z drugiej B liceum. Dziewczyna podsłuchała rozmowę ucznia z chemiczką i spodobało jej się, że nie posłuchał nauczycielki i postawił na swoim. To ja nie wiedziałam, że ten Maciek ma taką historię. Z dragami masakra. Mnie się wydaje taki dorosły i dojrzały. Mega ogarnięty chłopak. Bo ćpa. Nie, bo sam zrezygnował z terapii, kiedy ogarnął, że jest mu niepotrzebna. No bo może nie mógł już wytrzymać i znowu chce brać narkotyki? Mówił, że nie. Mega mi to zaimponował. Alicja, daj sobie spokój. Ale on mi się tak bardzo podoba. No to może niech spodoba ci się ktoś inny, kto nie ma ze sobą historii z dragami. Właśnie, ma za sobą. Dobrze to ujęłaś. A teraz, po terapii, zaczyna tak jakby nowe życie i może chciałby też mieć nową dziewczynę. Nie wiem, czemu ta Jolka czepia się tak Maćka. Okej, miał problemy z dragami, ale sam zrezygnował z terapii, to znaczy, że ma wszystko pod kontrolą. Muszę do niego zagadać i wyczaić, czym ma laskę. Jak nie, to się z nim umówię. Alicja szuka Maćka, bo chce z nim porozmawiać. Uczennica ma nadzieję, że zostanie jego dziewczyną. Hej! Słyszałam, jak postawiłeś się Stańko. Dobre to było. Daj spokój, gada to samo, co moi starzy. No, a to chyba ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie najlepsze, co nie? No dokładnie, no. Narkotyki poszły w odstawkę. No tak, słyszałam, jak jej to tłumaczyłeś. No ogólnie, no siedziałem w tym zamkniętym ośrodku cały czas, miałem jakieś głupie pogadanki, ja byłem jakimś świrem, co nie? Ja po prostu od czasu do czasu lubiłem sobie polecieć, że to było głupie. No ale w każdym razie ani Stańko, ani moi starzy nie mieli racji. I bardzo dobrze, że nie dajesz sobie wejść na głowę. Ja uważam dokładnie tak jak ty. Nic na siłę. Fajnie, że ktoś mnie rozumie. Wiesz co, muszę śmigać. Muszę ogarnąć kilka rzeczy. Słuchaj, halo. No? Może byśmy się umówili po lekcjach? Moglibyśmy więcej pogadać. No moglibyśmy w sumie. No to nie wiem. Chyba, że masz dziewczynę. To nigdzie cię nie wyciągam. Nie, no nie mam dziewczyny. Możemy się ustawić. Ma dzisiaj czas po południu? Jasne. Dobra, okej. Okay. Teraz muszę śmigać, bo mam trochę zaległości, muszę podpisywać parę rzeczy. Rozumiem. To do później. Do później, cześć. Pa. Wszystko zaczyna się super układać. Przestałem ćpać, olałem ten głupi ośrodek i poznałem fajną laskę. Fajnie by było, gdyby ktoś mnie rozumiał i nie gadał mi cały czas o tej terapii, której i tak nie potrzebuję.